Witam Państwa serdecznie, Monika Dorota, Telewizja Pole Vision. Dzisiaj zapytamy mieszkańców Chicago, za czym najbardziej tęsknią, wspominając Polskę i z jakimi potrawami kojarzy się nasz kraj. Za czym Pani najbardziej tęskni, wspominając Polskę? Za czym? Za przyrodą, za ludźmi, no i za gościnnością. Teraz myślę, że byłoby całkiem głupio wrócić do Polski, bo Polska jest atrakcyjna bardzo. Dla Polaków i dla wszystkich ludzi. Za naturą, za pięknymi brzozami polskimi, których tu nie widzę, za pięknym kościołem, gdzie mieszkam, za jeziorami, bo jestem bliska Augustowa mieszkam. W ogóle za wszystkim. Kocham bardzo Polskę i nie ma o czym mówić. A czy tęskni pan za czymś, wspominając Polskę? No, wow, zawsze tam jest mój dom pierwszy, a tu drugi. Proszę pani, tęsknię za krajobrazami polskimi, za ludźmi, których po prostu tam spotykałem. Poza tym, za czym tęsknię? Tęsknię za domem rodzinnym, za rodziną. Proszę panią, ja bardzo tęsknię za kontaktami międzyludzkimi, których w tej chwili nie widzę tutaj, takimi bardzo bliskimi. Proszę panią, za czym pani najbardziej tęskni, wspominając Polskę? O, za wszystkim. Za wszystkim, po prostu za życiem, za byciem, za ludźmi. Po prostu wszystko. Czy myślałaby pani o powrocie kiedyś? No tak, oczywiście, bo co ja tu będę robiła? Choć jedną nogą jestem tu, jedną tam, bo mam tu córkę na stałe, która już tutaj, a syna i wnuczkę w Polsce. Ja myślę, że nie tylko pani, dużo ludzi ma taką właśnie podobną sytuację. Oczywiście, dlatego że my imigranci tutaj bez szkół, my jesteśmy w innej sytuacji i należy realnie spojrzeć, gdzie nam będzie na stare lata lepiej, gdzie piękniej. A taki smak z dzieciństwa? O, no nie wiem, ziemniaki z koperkiem? Z sadzonym jajkiem, koperkiem, tak, dokładnie. Kwaśne mleko. A jeżeli chodzi o jedzenie, jakiś taki specjalny przysmak z dzieciństwa? No może pyzy z mięsem, to z naszych stron. Lubię flaczki i wszystkie zupy kocham najbardziej. No i do tego dobra kromka pysznego chleba, tak? Taka od babci, ale prawda? Zupełnie inaczej wszystko smakuje niż tutaj, na chwilę obecną. A takie, no nie wiem, po prostu pierogi, naleśniki u mamy. Zalewajka, najlepsza na świecie. Z dzieciństwa, proszę pani, chleb, który upiekła moja mama, kolor tej skórki pamiętam do dziś i smak tego chleba czuję do dnia dzisiejszego. To jest jedna potrawa, następna potrawa to są pierogi z serem. Pierogi z serem takiego smaku po prostu od co najmniej 50 lat. Miałem. Tak zwane pierogi ruskie. Nie, to nie są ruskie, po prostu z serem. Pierogi słodkim serem, tak? Czy myśli pani o powrocie? Tak. Jaki czas odległy? Parę lat, no ale no niestety. Coś się zaczęło, coś trzeba skończyć. Ale na pewno do Polski. Ja bym dziś pojechała. Jak państwo widzą, pamięć o Polsce jest bardzo silna. Ukochanego kraju nie da się zapomnieć. Dla Telewizji Pole Vision, Monika Dorota.